Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj obiecany odcinek z oceniania Waszych składów w FIFA Mobile. Będę chciał ocenić wszystkie składy, które wysłaliście mi. Chciałem Was przeprosić na początku, bo jak możecie zobaczyć, nagrywam ten odcinek bezpośrednio z Facebooka. Miało to wyglądać inaczej, ale niestety dzisiaj nie mam zbyt dużo czasu. A gdybym miał renderować ten film, to zeszłoby mi ze 3-4 godziny, a. Składów do ocenienia jest w prawie 100, także lecimy, bo nie ma czasu do stracenia. Zaczynamy od Łukasza. Za Balaka i Hawersa będą Hulit i Maradona. No i chciałem pozdrowić ligę N'Golo T. Także Hulit, Maradona tutaj w tym składzie zawitają i wtedy będzie to wyglądać naprawdę genialnie. Co tu dużo mówić. Kuba. Za Kakę wleci w lecie Diego. Za Rui będzie... Bufon, czyli Maradona i, i Bufon, y, czyli standardowo y, Maradona w każdym polskim domu. Ale czekajcie, bo ty chłopie masz Zidana i Kakę już na kamie i chcesz jeszcze Maradonę. Wiesz co? Ja na twoim miejscu bym Kakę jednak zostawił, bo to jest jednak ikona Prime i, i bym zrobił ustawienie na trzech kamów. Byś miał wtedy Zidana, Kakę i Maradonę. Bo wiem, że jest jedno takie ustawienie gdzieś trzech kamów i ja na Twoim miejscu bym coś takiego zrobił. Ukasz ma 159, tutaj Gundogan widzę na 98 nieulepszony, to pewnie za niego wleci Maradona i wtedy przejdziesz na 4 czy 3 atak. Tak mi się wydaje. No Maradona w każdym polskim domu, tak jak tutaj u Mateusza możemy zobaczyć, za Ramzeja wleci Maradona. No i wtedy będzie 4-3-3 atak Także widzę teraz dużo osób właśnie na 4 3 atak przechodzi Tak jak właśnie tutaj Mateusz ma No ale on ma kakę to Pewnie już Maradon nie wciśnie ale składzik naprawdę spoko 160 overall także to się ceni Krystian planuje zmienić formację Tym razem na 4-1-2-1-2 narrow i na Kam Maradona, na Ste Lukaku. I na bramce Buffon, czyli standardowo. No i tak to będzie wyglądać. Wiesz co? Ja na twoim miejscu bym jeszcze tego Lakrua wywalił ze składu, bo widzę, że on w ogóle żadnego linka nie ma ani z Sandro, ani z Patricio. To nie wiem jak u ciebie ze zgraniem. Jak, jak masz full zgranie, to go zostaw. Jak nie, to wywal na kogoś innego. Grzegorz. Zakładę Kwan Toc, Maradona Mutti, za Mutinio będzie, Aguero Hulit będzie i formacja 4 czy -3, 3 z Kamem, czyli standardowo atak. No tak to będzie wyglądać, też fajny składik 152. Gratuluję i lecimy już do Piotra. U mnie Maradona i Buffon, czyli standardowo, tak jak u większości yy, graczy. No i spoko. 123 overall. Także taki skład można powiedzieć dosyć początkowy, ale spoko, bo też dużo osób mówi, że nie ma już co grać w tą FIFA, bo za dwa miesiące nowa edycja. Ja nie jestem tego zdania, bo według mnie teraz taki najlepszy okres zawsze wakacyjny do ogrania w FIFA. Łatwo jest wbić dosyć wysoki overall. Kamil. Ma 149 za Bisakę Utoc Cancelo wleci. Także spoko. Na masz Haverca. Nie wiem, czy będziesz dawał tutaj Maradona Haverc też jest spoko, ale Maradona to zawsze Maradona. O fajny składzik. Lecimy do Krzyśka. Zagundogana wleci Rakitic. Chciałbym pozdrowić Ligę Angolo -Conte. Ja też pozdrawiam. No także tak to wygląda. Na center backu widzę, że masz Humelca. On też ma. W ogóle nie ma linka żadnego z Jamesem, Mingsem i Rui Patricio. To może być za Humelca kogoś dał, żeby mieć większe zgranie. No ale 370, widzę, to tu nie masz jakiegoś większego problemu z zgraniem. Marek na Bramce wleci Buffon. Na center backu szukam jakiegoś obrońcy z tacklingiem za lengleta. I na skrzydłach czekam na zawodników z Seacon Strikerem. No ja też trochę czekam. O, fajny składzik. 155. Także rozwijaj się Marku. Dalej Albert. Zabęka Gulit. Benek to jest oczywiście Benjeder. A dalej, może coś doradzić. Co ja mogę Ci doradzić? 159 masz. No, na kamie masz kakę, to już ma na ci niepotrzebny. Bufon, no, masz. Nie masz żadnego obrońcy z Zigi Włoskiej, to ci Bufon się nie przyda zbytnio. No to co ja mogę Ci poradzić? Czekaj na jakiegoś Erema z Second Strikerem, to wleci pewnie za Rafinie. Także Patryk będę zmieniał formację na 4-3-3 atak i za endombele wleci Maradona. Maradona w każdym polskim domu. No także standardowo 4-3-3. Też fajny składzik Gratuluję. Mateusz po odebraniu Maradony mam zamiar przejść na formację 4-5-1, czyli teraz zmiana, bo jednak z 4-3-3 kolega tutaj przychodzi, w której zamiast Żoty na LM będzie Mane, na RM e, będzie Greenwood ulepszony 101. No i oczywiście Maradona za Gerrarda na kamie obok Hulita. Pozdrawiam Golconte. No czyli na dwóch kamów będzie formacja na Hulita i Maradone. No i spoko. E, z bufonem to nie wiem, bo masz Herrera na obronie to nie wiem. Może by było z jakiś, jakieś, żeby Bufona jeszcze tutaj jakoś dopasować do tego składziku Mikołaj za Messiego Lukaku będzie Utoc, za Koreę wleci RM z Strikerem. No trzeba poczekać do następnego eventu. Zobaczymy, czy wyjdzie rzeczywiście. Za Gerarda Hulit i za Delichta będzie The No także tak to będzie wyglądać. 155 Także spoko. Zacny składzik. Sebastian. U Sebastiana wleci, wleci Maradona, czyli standardowo. Wtedy będzie 4 3, 3 Atak. Spoczko. Szymon ma dosyć ciekawy skład: 138. Bo ja tu widzę skład stoców i to i to widzę. Masz skład pod Ligę Włoską. Samych 11 piłkarzy z Ligi Włoskiej. Nie wiem, to jest chyba twoja ulubiona liga. Tak mi się wydaje. Fajny pomysł na skład. Doceniam takie unikatowe składy, które właśnie różnią się od innych. Także masz u mnie łapkę w górę za ten składik. Dorian 127 ma. No Ja bym tutaj tego Dejonga jednak mimo wszystko wywalił, chyba że go lubisz, ale no nie jest na pozycji. To tak ja bym jakiegoś innego Rema dał za niego. 127 na razie. Ewa ma 153. No i ja widzę u Ewy jest Bruno Fernandez, Utoc. No to nie wiem, czy Ewa ma ten sam pomysł co ja, bo jak wyjdzie Maradona za, za jakiś czas, to właśnie ja Bruno będę chciał sprzedać. I Maradona wejdzie do składu, a za pieniążki ze sprzedaży Bruno to. Albo kupię jakiegoś defraja, albo ulepszę mój składzik. Także 153. Gratuluję. Jarek ma z kolei 147. Pozostawiam znawcy do oceny. Czy ja jestem znawcą? Nie wiem. Powiedzcie mi. Ekipa Jarciego. No i co byśmy tu zmienili? Widzę, że ty masz na obronie dwóch stoperów z ligi włoskiej: Defraja i Szkleniara. No i masz Donnarumę, to za Donnarumę pewnie wejdzie do składu Gigi. Tylko, że oczywiście Gigi Buffon, bo ci będzie akurat idealnie pasował do składu. Z Maradoną, no Maradona też jest z nimi z ligi włoskiej, to on by ci pasował do składu tylko żebyś miał wtedy 4-3-3 atak, to byś musiał poświęcić któregoś z dwóch napastników. Nie wiem czy chcesz coś takiego robić czy nie. O fajny składzik taki pod ligę włoską. Polecam mieć reprezentację Anglii od razu, masz lepszą ocenę, e, wiadomo. It's coming home i te sprawy. Kamil 147. No Chalhanoglu pe pewnie będzie do wymiany za Maradone, tak mi się zdaje. No, i to chyba byłoby na tyle. Składzik naprawdę spoko. Także lecimy do Dawida, który ma 157. Tutaj w pomocy widzę ikony Prime: Beckham, Kaka i Hulit. Genialnie to wygląda ta linia pomocy. Tak trochę jak ugracza gracza Pay to win. No, ale nie, no, spoko. Masz kakę, to już pewnie Maradona tutaj nie będzie, ale może będzie Buffon, bo masz to... Akurat y, dżidzi za go pasuje Ci do składu. Y, ruskie masz litery widzę. Nie wiem czy... Znaczy ja... cyrylicy nigdy nie ogarniałem, także nie wiem co tutaj pisze, To Wam nie powiem. ale szacun. Y, Kuba robi Maradone 4, 3, 1, 2 będzie. No i bufonik, także standardowo. Bufon Maradona. No, i będzie 5 boostów, 4 boosty będą, jak wejdzie na RMA ktoś z Seacon Strikerem. No, tak, że jak mówiłem, trzeba czekać na kolejne eventy, i, i właśnie za tego Bera jego może ktoś będzie z tym Seacon Strikerem. Wtedy mane, właśnie te boki obro obrony, znaczy pomocy będą z, z tym Seacon Strikerem. Fajnie to będzie wyglądało. Fabian ma fajny składzik, bo tu widzę. Buduje cały skład Liverpoolu, planuje odebrać w nowym evencie Milnera i zmienić formację na 3-4-3. I będzie Mane na lewej pomocy. Sprzeda Firmino i kupi Matipa 96. No spoko. Także Milner tutaj wskoczy cały składzik z Liverpoolu. Nie mówię tego jako... Kibic, sympatyk tej drużyny? No ale tak jak mówiłem już w tym odcinku, to zawsze zawsze mi się podobają takie unikatowe składy, jak ktoś buduje. Także Ty również masz ode mnie łapkę w górę. Nie no, każdemu z Was bym dał ławkę, ale mi się po prostu nie chce tego robić. Do zmiany: mur i benżeder u Patryka. Mur. mur z tego co wiem, to on jest malutki, ale on jest nawet spoko. bo tam e, nawet niektórzy gracze pay to widza, widziałem, że z murem latają normalnie w składach. E, no Bruno masz w składzie. No nie wiem czy będziesz Maradonę dawał. Ja daję, ale no ty masz dużo końców, to tobie to jest niepotrzebne. Składzik zajebisty, co tu dużo mówić. Adrian ma 151. E, no i też widzę, że ma kakę, to pewnie Maradon już nie będzie wstawiał. Fajny składzik, Piszczek oczywiście u wielu osób jest indowera eee. Także to się Polaka Rodaka zawsze szanuje Uchajot Będzie zmiana formacji na 3-4-1-2 eee. Będzie na kamień oczywiście Maradona, eee. Pepe będzie Na bramce Będzie Buffon Ale to nie jest pewne, no tutaj zależy przede wszystkim od zgrania no Masz tą ikonę Mura, Przydałby się, właśnie, jeszcze jakiś środkowy obrońca z, z kapitanem z ligi włoskiej, żeby było zgranie do tego bufona. I fajnie by to tutaj się ze sobą zazębiło. Też fajny składzik. 150, czy właśnie widzę, że większość osób z Was ma, ma obecnie tak gdzieś 150, 160 po składach. Widzę tak, tak jak na przykład tutaj u Dawida 157 jest. Także też spoko. Co tutaj do zmiany? O, ty widzę, normalnie, gości, masz yy, całą obronę ikon, bo też masz hulita na obronie, masz blanka i mura. To, to byś mógł sobie wsadzić tego, myślę, bufona spokojnie. Bo jak masz trzy ikony, to, to bufon będzie chyba miał full zgrania. Także nie będzie tutaj problemu, żeby go, go włożyć. Także spoko składzik. Big Chołos Band. Proszę, żebyś ocenił mój skład. Pozdrawiam i co do zmiany u Kamila, który ma 156. E, co do zmiany? E, Buffon. Bufona to nie dasz, bo, bo tu masz całą obronę w ogóle z, z tej ligi niemieckiej e, na kamie. To masz Kake i Balaka, to, to Maradona też ci nie jest potrzebny chłopie, bo, bo Balak też jest chyba spoko z tego co mi się zdaje. Chyba, żebyś zmienił formację na, na trzech kamów, ale to też Ci się nie zgrywa, bo, bo masz bekama już na RM-ie, to, to ten Kaka też, to znaczy ten Maradona Ci nie jest zbyt niepotrzebny. Chyba, żebyś za Balaka go dał, ale to, to, to nie wiem, czy to się zgrywa ze sobą, no ja bym nic nie zmieniał, bo składzik też spoko, ten Bender też na środku obrony, ja go przepaliłem, a, a on jest nawet całkiem niezły z tego, co, co wiem. Bartek ma stop 41. Sancho będzie musach ze Starpasa. A resztę mi dorać, co ja mogę ci doradzić. Hierro masz na obronie. Defraya, no to, no to Bufonik chyba zawitał do ciebie na, na Bramce. Tak mi się zdaje. No, fajny składzik. Y James na, na RW, to, to on nie ma, nie ma zgrania, ale. Ale Musaha teraz dasz, to nie wiem czy on będzie miał zgranie z nim No jak nie to Jak będzie ci brakowało to, to byś go zmienił tak eee, Za Rashforda wleci Young i za, za Ziesza Milner Obaj z eventu Kogo dać na obronę i atak ja, budżet to 3 miliony na każdego zawodnika u Patryka Który ma 120 Czyli taki skład trochę bardziej początkowy bo No wiecie teraz tak jak mówiłem Są te eventy Łatwo można wbić wysoki over także grając. grając teraz to do końca edycji to 120-130 wbijecie spokojnie. On potrzebuje tutaj napastnika i obrońcy. No. Co ja ci mogę doradzić? Ja już mam 174 i ja takimi kartami to już nie gram. To, to ja nie wiem, kto tam jest dobry. No musisz. Musisz patrzeć na zgranie, musisz patrzeć na. Na też skillboosty, żeby, żeby mieć jak najmniejszą ilość skillboostów w składzie. No i kogoś na pewno znajdziesz. Kto będzie tutaj ciekawy w twojej drużynie. Nathan jego będzie Lukaku Utoc i zachawerca Maradona. Może jeszcze coś doradzisz. Także Lukaku i Maradona. No Maradona i Lukaku, także spoko. 160 manatan, także szacun Co mogę ci doradzić jeszcze? Hmm. Chyba tyle Fajny składzik, fajny składzik Diaz, Bender, Hakanji, spoko obrońcy e, Bramka tak samo, bo e, Bufona już nie zmieścisz, bo nie masz żadnego Obrońcy z Ligi także ni, nic bym tu nie zmieniał Oprócz tego Lukaku i Maradony Tutaj w ogóle Widzę, że Natanowi się coś jebnęło, bo Pięć razy swój skład wysłał, ale spoko. Konrad tutaj planuje zmienić formację na 3-4, 1 2 i na kamie dać Maradonę, a za Bendera wleci Hiero. O Hero na obronę. Tutaj też widziałem kilka osób miało Hero, także spoko. Też trochę żałuję, że tego Hero nie odebrałem, bo bym miał. nie miałbym problemu, żeby dać Bufona do składu, no ale. Ja mam Owena z tych ikon Prime, także ikon też ten Owen, także fajna maszynka do strzelania goli, także nie żałuję. Co tutaj? Maradona i hiero no spoko, spoko składzik. Na, na bokach, to znaczy na skrzydłach masz Obermarca i Salaha. Też widzę, że dużo osób tego Overmars'a Marsa i Salahama. ma. Mars całkiem spoko. Salah też wyjdzie, także spoko składzik. Szymon 4 czy 3, 3 będzie z, z jednym Kamem. No i oczywiście Maradona. I będzie na obronie Kanji albo Pepe. Pozdrawiam N'Golo 150. No, także spoko składzik. 4 czy będzie z tym Maradoną No i wtedy w pomocy będzie Beckham, Gerard Maradona 3 ikony, fajnie to będzie wyglądać Filip Regulski, kolejny który pozdrawia tą ligę Hulit będzie i Rakitic, także możecie zobaczyć Jak to będzie wyglądać, a jak z Maradoną No bo masz Hawerca, ale czekaj Hulit będzie zawartego. Aha, bo, bo ty Hulita chcesz dać na, na St. Spoko. Bo Hulit, Hulit to jest bydle, To on na każdej pozycji. Nieważne na jaką pozycję go dacie. Nawet jakby był Hulit na Bramkę, to podejrzewam, że, że ta ikona Prime też byłaby spoko grywalna, Także fajny składzik. Krystian ma 131. No i co ja mogę ci polecić tutaj do zmiany? Ulepszaj tych zawodników. Aha bo widzę, że Alison w ogóle nie ma zgrania, to, to ja bym na twoim miejscu tego Alisona wypieprzył z drużyny. Masz dwóch obrońców z Ligi Niemieckiej, to ja bym jakiegoś bramkarza z Ligi Niemieckiej wziął. Tam widziałem jeden kolega, w tym odcinku miał z Ligi Niemieckiej na bramce Castelsa, tego z Wolfsburga, to, to ja bym ci go na przykład polecił do składu, bo jest całkiem spoko. Kamil wrócił do gry po jednym miesiącu gry, ale ma 139, także spoko. No, za Dziniego pewnie będzie na Maradona. No i fajnie to będzie wyglądało. Też szacun za, za Polaka Rodaka na obronie. I to nie Piszczka. Szymon na będzie Maradona. Tutaj Giniego. Aha, bo to jest inny skład. Bo tu, tu dwóch gości ma podrząd Giniego na Kamie. Także nie wiem, on chyba jest. Nie jest jakiś zły. Teraz nowy piłkarz perze, ale będzie oczywiście Maradona w każdym polskim domu. Także standardowo. No i lecimy do Marcina. Marcin tutaj nieźle przykoksił, bo 167 ma. Zamura chce kupić Pikę. a za Patricio Buffon 103. Chciałbym grać Maradoną z eventu, ale nie mam jak. No masz Zidana. No, mógłbyś mieć jakąś formację na dwóch kamów. No nie wiem, czy jest taka, żeby było trzech obrońców tylko i dwóch kamów. No nie wiem, nie wiem, czy taka jest, ale ta formacja 3-4-1-2 jest spoko. Także no masz Zidana, niepotrzebnie tego Zidana kupowałeś, ale nie no spoko, yy, tak serio mówiąc to, to masz już Zidana, także szacun dla ciebie za niego yy, Maradona. Można grać bez Maradony, masz, masz takiego koksa jak Zidana, chciałbym też go mieć, także gratuluję 167 overalla, życzę powodzenia w dalszej budowie składu. Krzychu pozdrawia ligę, chłopaki z baraków, No serial znam, ligi nie znam, także nie będę polecał, co do zmiany to też tutaj, tutaj kolega nie mówił, także nie będę tutaj mówił. Kuba na bramce Buffon, a na ST Messi będzie Lukaku. Na RW Salach, no też Salacha ktoś miał, także spoko. Na CB kogoś byś polecił z kapitanem. Na CB to ty masz widzę dwóch obrońców z Zigi Włoskiej. To Buffon by ci idealnie pasował do składu. Ale chcesz wywalić Delichta albo Szklinjara, to... Środkowy obrońca z Ligi Włoskiej Żeby miał kapitanant To jest, jest taki gościu dobry Defraj, ale on kurde Dobre kilkanaście milionów kosztuje To Ciebie na to nie stać Widzę to To nie wiem co ty zrobisz No ja bym Defraja polecał, ale Jak nie masz pieniążków to trzeba zrobić Może byś jakiś konkurs zrobił A nie ocenianie, kurde No Może i masz rację, kurde Zastanowimy się nad tym, kurde. Adam, Siemka, początkującym jestem graczem FIFA Mobile. No i to widać. Co byś mi polecił do zmiany w składzie? No, składzik to jest naprawdę mocno początkowy. No ale tak, warto grać nawet teraz w FIFA Mobile, zacząć grać. Wiadomo, będzie pre-season, to zawsze się zrobić coś tam przed startem nowej edycji. Graj eventy. Kupuj coraz lepszych zawodników do składu, ulepszaj tych zawodników Też zwracaj uwagę na zgranie Też zwracaj uwagę na skillboosty Żeby się to ze sobą zgrywało No i życzę powodzenia dla nowego gracza Michał na ST będzie Lukaku, a na RM Milner no, 137, także tak to będzie wyglądało Spoko składzik taki pod ligę Premier League o, Kisio zawitał do mnie. Adrian, jeszcze nigdy nie oceniałeś mojego, więc ci wrzucam. No Kisio. Znacie Kisio? Jak można nie znać Kisio? Kisio to jest żywa legenda polskiej sceny FIFA Mobile. 181 ma, także piszcie, czy Kisio da radę wbić do końca edycji 200. Da radę czy nie? Chyba da radę. No, widzę tutaj na bramce Kurtua. W obronie Hernandez de Fray Maldini van Bissaka. O właśnie, ktoś w tym odcinku mówił, że za van Bissakę będzie dawał cancelo. Ja bym czegoś takiego nie robił, bo już lepiej poczekać na Erbeka z, z tym kapitanem, jak wyjdzie w ogóle jakiś. Bo Kisio tutaj ma van Bissakę na 105, a on jest znawcą jeszcze lepszym ode mnie, także no, widać, że się zna, że on jest dobry. Pomoc, Mane, Hulit, Beckham, Ołamandhituka w ataku Lukaku i Owen. Ty widzę, masz dwóch w ogóle obrońców z Ligi Włoskiej: Defraya i Maldiniego. To idealnie ci pasuje, żeby tego Kurtua wypieprzyć ze składu i, i dać do niego bufona z Ligi Włoskiej. Także ja bym na twoim miejscu coś takiego zrobił, ale nie wiem, czy ty masz taki plan, czy. Czy coś innego, bo. No nie wiem, co w głowie Kisia siedzi. Gracz to jest naprawdę wybitny, także. No, trzeba dać mu polubienie za coś takiego. Składzik. Kacper ma 167. No także. Też zajbisty składzik, co tu dużo mówić. Boki obrony Hernandez Hanselo. Ja też takie boki obrony obecnie mam. Chyba najbardziej popularna, popularny duet obecnie. No też trzeba czekać na tego RBK, tak jak mówiłem z Kapitanem. W obronie masz Defraya właśnie tego utocza to, to nie wiem, czy, czy Bufona będziesz odbierał, czy nie, bo chyba by ci pasował do, do, do tego składu jazda z. No właśnie, z Kim. Szacunka Catsprze. Michał ma 146. Nie napisał, co będzie zmieniał, ale on pewnie Maradona. Tak mi się zdaje. Dawid planuje wymienić De na Rui Patricio i Sisoko. Jeszcze nie wiem na kogo. Gran FIFA około jednego miesiąca. No, gra FIFA jeden miesiąc, a już ma 130. Także, no, jak widzicie, tak jak powiedziałem. Warto grać w FIFA Mobile nawet teraz. No, taki składnik pod ligę, ligę właśnie angielską. Także życzę, życzę powodzenia w dalszej enfin budowie składu. Marcin ma airbag, będzie do zmiany. Jak będzie ktoś z kapitanem? No właśnie, jak mm. będzie? Trzeba poczekać do końca edycji, czy ktokolwiek będzie. Może się okazać, że w ogóle w, w ostatnim tygodniu gry w ogóle wyjdzie jakiś airbag albo w ogóle nie wyjdzie. że zobaczymy. Adam nic nie napisał. Skład skład w ogóle się nazywa Murzynianka. Także ciekawy składik. Conte widzę. Także nie będę komentował, jak tutaj nic nie napisał kolega Kacper. Budżet ma 15 milionów na SPO będzie Maradona. No to 15 milionów to można coś już tutaj wykombinować. Ale co bym tutaj zmienił. Marys, Marys, Maras, Marys, ma małe zgranie, ale będzie Maradona, to będzie mu dodawał. No to ja nie wiem. Może być z tym Bufonem, coś podkombinował, żeby żeby za Edera Militał dać kogoś z Ligi Włoskiej. To wtedy być Bufona. No w sumie ja tak mówię o tym Bufonie cały czas, ale Rui Patricio to jest też spoko karta. I, i jeżeli chodzi o mnie, to ja Bufona raczej nie będę odbierał. To znaczy. Ja będę Buffona odbierał, ale po to, żeby przepalić te 13 rank upów, które ma właśnie w Rui Patricio, a Buffona sprzedam na markecie i, i Patricio dam do składu, tak mi się zdaje. Emil ma, e, oto skład najlepszy z Liverpoolu, no, na rb będzie Arnold, Toty jak nie widzi, jakaś lepsza wersja, no i Robertson, no, także kolejne, kolejny już gracz, który ma taki unikatowy skład, no, Unikatowy, już był, był w tym odcinku. Jeden chłopak z składem z Liverpoolu. No ale spoko, spoko skład. Także tobie także dam za niego polubienie. Mariusz ma 159. No, kakę masz na kamie. To pewnie Maradony już tutaj nie będziesz na siłę wciskał. No, fajny skład. Ja bym tutaj nic nie zmieniał, bo nie ma się do czego przy przyczepić, w żadnej formacji tak naprawdę także, możesz spokojnie ulepszać tych zawodników nawet i na 105 jak, jak zarobisz końce I, i życzę Ci powodzenia w dalszej budowie składu tak samo jak Piotrowi, który wie, że ma 162 no też chyba Maradony na siłę nie będzie tutaj wciskał e, za Alisona czy dawać do składu Buffona, to nie wiem Mamasz hiero, Bender, Bender w sumie chyba też podbija jako karta in of era to zgranie, to, to by ci ten Bufon może pasował do składziku. Tutaj jest Dawidowski, za Grilisha będzie Mane, Maradona będzie i Buffon, flashback. Pozdro ze stalowej woli, pozdrawiam z okolic Krakowa. Tuńczyki Dawida. Fajny składzik. Podobnie jak Filipa, który da do składu Maradona i Akandziego. Fajnie. Kamil wrzuca swój optymalny skład. Aha, optymalny za dwa tygodnie. Będą zmiany w składzie, to z edycji ewentualnie czekam na recenzję składu. Dobra, to ocenimy składik, bo 167 jest. No i co by tu zmienić? Hulita masz na kamie. Na obronie, Blank Akanji Kuman. No to, no to można byłoby z tym Bufonem pokombinować coś. Mane na LM-ie to. No, dwóch napastników masz na Second Strikera, no to, no to pewnie będziesz czekał, czekał już tylko na RMA z Second Strikerem, żeby za Berardiego go wpakować i i twój składzik będzie praktycznie już do końca edycji gotowy, chyba, że wyjdą jakieś karty z podbitymi jeszcze bardziej statystykami. Gratuluję składu, Filip. Mm. Chciałbym kogoś zmienić za Halanda, Hazarda i za Brekalo, ale nie wiem kogo, żeby tak każdy zawodnik był do 10 milionów monet. No 115 masz, FC po nalewce. No tak na szybko to Ci nie mogę doradzić, musiałbym odpalić FIFA Renders, a no już pół godziny to, to, to muszę Cię niestety przeprosić i iść do następnego składziku od Artura, 156. No tak jak mówiłem, większość osób tak ma teraz 150-160 średnio. ma jest na kamie. Nie wiem skąd ten To i widzę karta eventowa. Czy Maradona będzie chciał jego rodaka dawać to nie wiem. Fajny składzik też. Adrian ma 154. Też nie napisał co zmienia. No ale widzę, że masz Defraje to... To może Bufona dasz do składu, tak mi się zdaje Alex taki oto składnik wysłał Z tej chińskiej czy japońskiej Fify Ja się na tym nie znam, to, to to wam nie powiem No fajne karty niektóre mają design, niektóre nie Ten Rashford to w ogóle tutaj Z tą flagą angielską byłby spoko, gdyby go nie ucięli do połowy Bo tak to dziwnie wygląda 202 Dojebany Scott, nieźle. Adam gra tydzień, a ma już 114. Także szacun. No pewnie, pewnie Maradona będzie za Giniego. Tak mi się zdaje. U Adriana będzie Maradona za Giniego. No i Pepe będzie. Także spoko. 144 już. 152 mamy u Dawida. Też nie napisał do co do zmiany, ale widzę, że ich spoko. Unicodema też, 143 jest. No pewnie będzie Maradona, tak mi się zdaje. No w sumie ma tego bramkarza z Ligi Włoskiej. Aha, bo on ma zgranie z Rakrua przez Starpassa. To, to nie wiem, czy będzie bufona nadawał, czy nie. Na LB planuje Dinia dać za Hawerce Maradona, czyli standardzik. U Oliviera, Spoczko. Piotr buduje taki skład do końca eventu. Toc, jedynie Dalglish był zrobiony z eventu w trakcie sezonu. Także ciekawy, ciekawy pomysł na, na składzik. PLGurum. Kuba ma 153. Też ma teorię To nie wiem, czy będzie Maradona wciskał, czy nie. Mateusz Małek. E, Pozdrawiam Angelo Kolejna osoba. No, widzę, że masz dwóch obrońców z Ligi Włoskiej. Masz do Donnarumę. Także Didża, Dzidiego idealnie do twojego składu tutaj pasuje. Kamil ma 137. Też nie napisał, co zmienia. Mateusz ma 154. Też nie napisał, no ale. Może za Hawerca będzie Maradona standardowo, no ja o tym Maradonie cały czas mówię Józef 108 Początkowy składzik, no to tak z początkowymi składnikami No trzeba grać i będę ulepszać ten skład Tu jeszcze raz wysłał No Maradona będzie także spoko Natan Składnik niezbyt mocny na staty tych panów, ale Thompson to jest gość. Zastanawiam się, kto w tym składzie na bramkę e, podzgranie, ale może być ktoś dla jaja, czy może jakiś inny fajny gość. Dodam tylko, że nie ma Thompson-bramkarza. Ty, gość ma cały skład Thompsonów. Ja pierdzielę. Łeb po prostu rozwalony na kawałki. Nie no, za coś takiego, za coś takiego to trzeba podwójną, podwójne serduszko dać. Ja bym czegoś takiego nigdy nie wymyśliła. tu patrzcie na to, Mariusz ma cały skład ikon. E, oto mój skład, Za Zabalaka będzie Maradona, a Campbell będzie na 100 rozwinięty, a reszta to Rank Up. No, cały skład ikon. Też fajnie to wygląda. Gulita tylko brakuje. No to Gulita za Gulita to nie wiem, czy, czy na Centerpeku go będziesz dawał czy, czy na cemie, czy na Steku, to obojętne, bo Gulit to na każdej pozycji jest kozak, także tobie też serduszko tutaj damy. Na kam będzie boski. Boski świętej pamięci to, to to No a na RM to wciąż czekasz. No i ja też czekam. Co tu dużo mówić? Każdy czeka na RMA z Second Strikerem. Kevin ma 149, też nie napisał co do zmiany. Krzysztof, ile ma? 160, ile? 161. Christmas. Fajny składzik. Piotr ma 161, również. Bruno ma to nie wiem czy, czy będzie tego Bruno zostawiał, czy Maradona na siłę wciskał spoko skład, Sebastian 155 fajny składzik teraz trochę już trochę już czasu minęło, także trochę będę szybciej to oceniał Roland za Gerarda będzie Maradona i 4-3 atak, także standardowo o, patrzcie jaki skład Damian wysłał, mogę ci wysłać screena moich wczorajszych skarpet, co o nich myślisz? Czy nosić jeszcze dziś i jutro, czy dać do prania, jeżeli wracisz to na jakim programie i temperaturze? No ja nie wiem. Może jakiś ekspert tutaj jeszcze ci doradzi w tym, jakże wielkim problemie egzystencjonalnym życiowym? Piotr ma 169, no chłopie, ty pan Bastena masz szacun wielki. To znaczy, ja Puskasza masza, mam, ale ba Van Basten to jeszcze większy kozak. Gerard Zidane, Beckham, to, to, to Maradon już pewnie nie będziesz ściskał. Eee, no to co? Co bym tu zmienił? Nic bym nie zmienił, bo składzik zajebisty. Składzik zajebisty, co tu dużo mówić. Ulepszaj go tylko. Możesz tych zawodników spokojnie już na 105 nawet podbijać, bo jak masz tylko końsy, to, to podbijaj. O, tu fajny składki jest od Fabiana. Moja ulubiona Liga Nos. To Tobie też serdecznie szkodam od razu. Pepe będzie z, teraz z tego eventu, co jest flashback. No Gość robi już od chyba trzech edycji cały skład z Ligi, z Ligi właśnie portugalskiej. No i takie składy się ceni, że nikt nie robi, nie robi czegoś takiego, co robią wszyscy, a robi coś unikatowego. Alex pozdrawiam mnie, także ja ciebie też pozdrawiam, ale już bardzo nie będę oceniał tych składów, co nikt dużo nie napisał 160 ma Wojciech Wojciech spoko. Wiktor chce zmienić mandany Aronsa. No składnik początkowy także dużo nie będę ci tutaj polecał. Arek ma 140. Jest Ronaldinho ten ten Ronaldinho to kurde. Nie wiem, czy to jest ten Ronaldinho, co 150 zł kosztował. Na początku edycji był taki Dinho w evencie z tych paczek. To nie wiem, czy to on jest, czy jakiś inny. Także trochę przeszarżowałeś z tym Dinho, Ale spoko. Mieć takiego piłkarza w 156 ma. Michał, szacun za składzik. Kacper. No i Maradona standardowo 160, też jest siła, Michał ma 120, Bundesliga, cały skład. Fajnie. Piszczek, ale nie ten Indovera, tylko na center backu, spoko. Bartek 148. Też fajnie, 40 minut, także no trzeba troszeczkę już przycisnąć z tym Konrad 148. Gabriel, kogo wymienić za kogo? No, masz dwóch obrońców, widzę. Na ikonach to, to pewnie Buffon wskoczy do składu, tak mi się zdaje. No, tu już nie będę czytał tego. Gra miesiąc, a ma już. No, gra tylko miesiąc, a ma gość już 130. No to co ja mogę ci polecić? Pewnie Maradona wskoczy do składu. Takie coś u Dominika, no 163, FC Polnalewce, kolejny składźwik. Fajny skład. Dominik 4 -3, 3 Atak. Maradona standard. Za Mareza, Ko, kto za Mareza? No tam widziałem na RW, ktoś miał y, Salaha, sporo osób tego Totsa, ale czy on jest lepszy od Mareza? To ci nie powiem. Szalhanoglu za Maradonę to standardowo U Sebastiana obrony to Ci nie powiem no Sam musisz szukać Michał Van Dijk będzie hero I Estek z finishingiem Najlepiej żeby był z Premier League. to Ci nie pomogę Bo nie będę teraz odparał tego FIFA Renders Kacper będzie Maradona i Buffon, czyli dwóch piłkarzy, których teraz dużo osób właśnie odbiera do składu. 157, gratuluję. Kacper, Maradona, Owen na RM wleci z Second Striker. No, czekamy cały czas. No i obrońca z kapitanem. Fajny składik, 154. Błażej ma 149. Tutaj widzę, chłop ma cały skład normalnie z Manchesteru City. No, nie wiem czy kibic jakiś tego klubu czy nie, ale no tobie też serduszko damy. Czemu by nie? Szanuje się takie składy. No i ludzie, to już doszliśmy do końca tego oceniania, bo ostatni skład jest od Benjamin'a, który odbiera Maradone i będzie zamiana z Beckham'em. No wtedy Beckham będzie oczywiście na CEMIE. No także, 40 minut ponad, ale oceniłem chyba ze 100 składów, także. Kto był? Każdy, kto wysłał skład był w odcinku Także już odcinku żadnego oceniania nie będzie, pod koniec w edycji, czyli we wrześniu będzie Taka, taki miniseria, no 2-3 odcinki będą Zocenianie na koniec składu, wtedy Wtedy już nie będę oczywiście nagrywał z Facebooka, tylko będę brał Z 20 składów na odcinek i będę, będę to oceniał w tak miarę racjonalnie, także z mojej strony to tyle, no i tak jak mówię, Maradona w każdym polskim domu wszyscy będą w przyszłym tygodniu Maradonę odbierać. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.